Identyfikator podmiotu SCP-012. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-012 przebywa i musi pozostać w zacienionym pomieszczeniu. Jeżeli obiekt zostanie wystawiony na działanie światła lub zobaczony przez pracowników w innym zakresie światła niż podczerwieni, należy bezzwłocznie poddać personel badaniom psychiatrycznym. Obiekt należy zamknąć w żelaznej skrzynce zawieszonej na suficie, oddalonej o co najmniej 2,5 metra od podłogi i ścian. Opis. SCP-012 został znaleziony przez archeologa K.M. Sandovala podczas wykopów prowadzonych przy zniszczonym przez burzę grobowcu w północnych Włoszech. Przedmiot jest ręcznie pisaną partytutą utworu muzycznego zatytułowanego Na górze Golgocie. Stanowi prawdopodobnie część większego dzieła muzycznego i wydaje się niekompletny. Czarno-czerwony atrament, pierwotnie uważany za naturalny barwnik, okazał się ludzką krwią pochodzącą od wielu jednostek. Spośród pierwszego personelu, który znalazł partytutę, jednostka ratownictwa specjalnego ośrodka 19, dwie osoby straciły poczytalność, próbując wykorzystać własną krew do dokończenia utworu, co skutkowało szybką utratą krwi i urazami wewnętrznymi. Po pierwotnych badaniach dopuszczono badających do partytuty. W każdym przypadku badający okaleczał się, próbując ukończyć utwór własną krwią, co wywołało w następstwie schizofrenię i masową traumę. Ci, którym udało się ukończyć sekcję partytuty, natychmiast popełniali samobójstwo, oznajmiwszy, że tego utworu nie da się dokończyć. Próby wykonania utworu kończyły się niezaprzeczalną kakofonią, podczas której żaden z instrumentów nie pozostawał w harmonii z pozostałymi.